Siemanko, witajcie z tej strony Piochu. Dzisiaj zagramy sobie w grę The Journey, po prostu podróż. No co mogę powiedzieć, no jest to niezwykle oryginalna gra eksploracyjna, w której wybieramy się po prostu w podróż przez piaszczystą pustynię, a naszym celem jest dotarcie, no co, na sam szczyt widniejącej na horyzoncie samotnej góry. Jedynie co wam mogę powiedzieć jeszcze, no cechą chyba samą cechą charakterystyczną tej gry jest to, że jest tu brak jakichkolwiek klasycznych narracji i dialogów. No i co mogę jeszcze dodać? No, to tak szczerze, to wszystko jest zależne od nas. Jak się potoczy podróż, jak to wszystko będzie wyglądało. Powiem szczerze, że kiedyś chciałem ten tytuł już rozegrać na PlayStation 3, bo oczywiście jest to tytuł z PlayStation 3, ale jakoś do tego nie doszło. No i teraz nadarzyła się okazja, no i spróbujemy, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Także nie zapraszam po prostu do oglądania. Jak komuś się spodoba, to łapeczka w górę, subskrypcja, no i lecimy po prostu. Od razu muszę powiedzieć, że muzyka w grze coś fajnego, naprawdę. To już kiedyś słyszałem opinię, że super, jeśli chodzi o muzykę w tej grze. Że normalne arcydzieło, można powiedzieć, nie? Ale to się przekonamy w dalszej części rozgrywki, oczywiście. Tutaj się zaczyna, widzę. O, i chyba już jesteśmy. O, tutaj będzie skręcanie padem, widzę. W prawo, w lewo. Tutaj nas skierowało na tą piaszczystą właśnie o tej górze, o której wspominałem z początku gry. Także no, o, muszę powiedzieć, że już na początku mi się podoba, już jest fajnie, już jest ładny klimacik. Rozejrzymy się tutaj w prawo, w lewo, ale widzę, że nigdzie nie można iść, tylko tu. Jak ładnie to zrobili, jak ciężko ma wchodzić po tym piasku do góry. Aha, tu jest teraz nasza góra. To aż tam musimy dojść. No, tu się dopiero, tu teraz dopiero był wstęp z gry. I tu teraz dopiero zaczyna się nasza rozgrywka. Sprawdzimy, czy jest jakieś skakanie, czy coś. O, tutaj na kółeczku coś. Jakaś super moc. O, jak fajnie. No zobaczymy, na pewno do czegoś to będzie przydatny. Czy można jakoś szybciej biegnąć? Chyba nie. Tutaj chyba musimy wejść do góry, tak? O, i tam widzę, już jest ten znaczek, który my chyba... O, nawet nie trzeba wskakiwać. Postać sama to robi.
widzę teraz jakieś fajne moce. Na pewno przed nami tu będą jakieś, w samej rozgrywce powinny być jakieś fajne zagadki do rozwiązywania, ukryte przedmioty. No i ogólnie kolejne fragmenty dziejów świata gry, no. Oczywiście z tego co słyszałem, to zadania nie należą na pewno do zbyt wymagających, jeśli chodzi o tą grę. Proste zagadki logiczne. No typowo zręcznościówka, zręcznościowo platformówka taka. No dobra, przytrzymaj krzyżyk, bo się zagadałem. Dobra, no co, zbieramy to, aha. Czy dalej tu będzie ten instruktor? Chyba nie, chyba musimy iść, no bo co? Dosyć fajnie to wygląda. Na pewno jest to gra innego typu niż wszystkie takie gry, wiadomo jakie. Nie mamy tu żadnej strzelanki, rozwalki, rozwałki, niczego takiego. Tylko ładny, spokojny klimacik. No ciekawe, czy możemy to zebrać i żeby to tu nie wracało. Na pewno dowiem się w najbliższym czasie, o co dokładnie z tym chodzi. Wydaje mi się, że dobrze idziemy. Zobaczymy tu górą wpierw, jak to będzie się prezentować. Czy mamy tu coś do wykonania, czy trzeba zejść tam na dół? To same się przyciąga, czyli wystarczy chyba raz i... Aha, i wtedy tu przytrzymałem kółko i tu się nam coś otwarło. O, tutaj teraz pełno jest tych małych takich szmacianek. Przytrzymaj kółko i co? I cała moc tak jakby jest teraz w nas. O! Chyba wiem, o co chodzi. Dobra, nie myślałem, że po prostu jak to odpalimy na kółku, że
Przyjmie krzyżyk, że będzie można. Przytrzymałem krzyżyk i jest spoko. Chyba tam spotkujemy, albo tu. O. Jeszcze raz. Ciekawe, czy trafimy. Aha, udało się ładnie. Chyba powiem wam, musimy iść zawsze w stronę światła, tak mi się wydaje. Nie wiem teraz, czy jak tu spadnę, czy coś z tego będzie, czy będę mógł. Tam widzę, chyba nie ma nic. Od razu powiem, że gram pierwszy raz w tą grę, także gra już nie należy do najnowszych, bo remake gry, z tego co pamiętam, wyszedł chyba w 2015 roku, chyba bodajże w kwietniu albo w maju, jakoś tak. Ale teraz jak wejść tam do góry po tym, żeby się to światło. Musimy sobie tak pomóc i stamtąd wyskoczyć tam, bo inaczej. No, od razu trzeba kółko po krzyżyku, to wtedy ok. O, teraz tu chyba. No, teraz tak. Tutaj nam się już udało, fajnie to wyglądało. O, widzicie, tak jak mówiłem, żadnych dialogów, żadnych rozmów. Tylko tak jakby można wszystko sobie samemu w wyobraźni przedstawić, jakieś narracje, dialogi dołożyć. Samemu sobie stworzyć, o czym jest ta gra. Tutaj widać jakieś znaki narysowane na jakiejś relikwie czy coś. Wszystko nam się pokazało, no i co? I otwarła nam się brama, przejście. Ładnie. Ładny dźwięk, tak jak mówiłem. Muzyczka elegancka, taka bardzo, bardzo relaksująca. Spokojna.
to teraz, żeby tam się dostać, to jest kawałek. Stąd na pewno tam nie przeskoczymy, nie ma szans. Chyba zeskakujemy na dół. Idziemy tu gdzieś pierw, widziałem tu takie fajne światełko świeciło właśnie. O, ile my tu mamy tych mostów. Tam jest, o, góra jest tam, widzicie? To my musimy aż tam dojść. Wydaje się to blisko, ale tak naprawdę to jest na pewno dziesiątki, albo raczej setki kilometrów. Albo i tysiące. Coś otwierało, albo mi się wydawało. Obiegniemy tam. Właśnie o to światełko mi chodziło, o ten znak. Powiem szczerze, do końca jeszcze sam nie wiem, o co chodzi. Już tak kawałeczka na kawałeczek, powoli wiadomo, o co chodzi, ale jeszcze do końca nie rozgryzłem całej tej fabuły i logiki gry, ale myślę, kwestia paru minut albo parunastu. O, teraz na krzyżyku możemy od razu chyba. Myśmy przyszli stąd, tak. Dobra, rozejrzyjmy się. No tu byliśmy. O, idziemy tu, spróbujemy na jakiś most się dostać. Kawałek mostu. Może powinny być jakieś duże skoki, ale... Widzieliście, przed chwilą tak jechał na tym piasku i właśnie próbuję to teraz, jak to zrobiłem, ale czy to było po prostu z automatu? A to tutaj nam się robi tak, jakby po tym można. Tu się nam zrobił most. Takie rzeczy, ale pięknie to wyglądało. Super. Takie coś. Elegancko, zobaczcie. Z minuty na minutę coraz bardziej ta gra mnie wciąga. Z minuty na minutę, no dobra, ale co teraz? Można to jakoś przeciągnąć, albo co? O, jakiś duszek tutaj, jakiś pomocnik. Albo podpowiedź. Jak trzymie ten krzyżyk, to jest inaczej.
Ciekawe, czy ktoś nim kieruje, czy... No ale tak nie ma szans, na pewno. A gdzie on jest? Dofrunął. Ciekawe, czy jest to ktoś, czy to po prostu jest podpowiedź w grze. Na pewno widzowie, jak będą to oglądać, jak ktoś będzie oglądał, to stwierdzi, no, co za Carlos, że nie wiedział, że nie wie, o co biega, ale tak mówiłem, gram w tą grę pierwszy raz. O, jestem na dole znowu. Nie ma co, do połowy most pokaż mi tu. Na pewno tu trzeba jakoś budować ciąg tego mostu, ale jak przeskoczyć taki kawał? Może trzeba być dużo naładowany, to że może to są moce. Tak. O. Pójdziemy tu tylko zobaczyć, co tam jest. Ale wiemy na pewno, że musimy iść tamtą stronę. O, ale zaraz. Wait a minute. Czyżby to było przejście dalsza droga? Może tu nam się otworzy jakiś mostik. Wtedy krzyżyka nie możemy, jak nie mamy. Wszystkie te... Mój drugi most się zrobił. O, takie coś, dobra. Czyli jak odsłaniamy tutaj, no tutaj, no właśnie, to są te formy zagadek chyba. Czyli jak otwieramy tutaj te takie drzwiczki, to one chyba nam otwierają jakąś część mostu. Już mamy w dwóch miejscach. O, czyli możemy iść jeszcze tam. Tu też jest jeszcze. Dobra, zobaczymy tam dalej. Ale czy tu coś... A nie, tu już byliśmy, sorry. Widzę tu pochowane, ale chyba trzeba patrzeć tam, gdzie latają te takie, ja bym to nazwał, papierki, ale to są takie jakby święte znaki fruwające.
sprzedaję kawałek mocy. O, tutaj mamy chyba kolejny kawałek mostu. To już teraz wiemy, że jest takie coś. Tylko przypuszczam, czy to się nie włączy już ten ostatni kawałek mostu, albo teraz nic. Za wcześnie. Dobra, jeszcze raz zrobimy. Jak ładnie ten piasek tu, jak z wodospadu spada. Ale tutaj nam nic nie da. Dobra. Ale dobra, tu mamy dwa kawałki, a tu damy rady przeskoczyć może, ale dalej nie wiem. A, tam jest jeszcze, dobra. O, widzicie, jak ładnie dryfuje. Jakby na jakiejś desce surfingowej. O, tutaj też są. Wszystkie musimy teraz. Odpalić, że tak powiem. Tam idziemy jeszcze do góry. Może znowu jakiś kawałek mostu się nam odtworzy. O, mamy kolegę. Może w dalszej części gry się dowiem, czy to jest popyt, czy to jestem ja, tylko jakby taki, nie wiem, klon, albo jak. Albo jest tu wysyłane jako taka podpowiedź, czy coś takiego. Będzie następny kawałek, chyba tak, bo płyną tam w tamtą stronę i tak, chyba się wybudował następny kawałek. Już mamy wszystkie, ładnie. Teraz możemy iść, teraz już wiemy, o co chodzi. Super. Dobra, to teraz musimy się tam wrócić do początku tego mostu. Dryfuj, dryfuj, ładnie. Jak jest z górki, to ładnie dryfuje. Bardzo fajnie to wygląda. Dobra, jesteśmy. Wchodzimy, zobaczymy. Powiem wam, że jakby to powiedzieć. Każdą dalszą częścią gry gra coraz bardziej tak jakby, no tak jak mówiłem wcześniej, no tak jakby ciekawi, co będzie dalej, jak to będzie wyglądać. Coś innego powiem wam, coś fajnego można powiedzieć, coś takiego, no. No fajnie, fajnie, na razie fajnie się gra. Spokojna gra, bez żadnej przemocy i w ogóle na spokoju. Tutaj mamy te wszystkie, to chyba je wszystkie musimy znowu oświecić i z drugiej strony na pewno o, tutaj nam się brama znowu otworzy, przejście, no zapewne. O, tak. O. Tu sobie znowu usiądziemy do modlitwy.
To chyba jest jakiś taki rytuał, modlitwa. O, i tutaj znowu mamy jakąś postać pokazaną. Może chyba kobieta, wydaje się, ale czy to jest pewne? Tak po wyrazie twarzy widać, co ona nam przedstawia. Chyba dalszy ciąg podróży, jak to ma wyglądać, jak to wygląda. Na takim pergaminie, tak jakby na tym kamieniu, widzicie, powoli się to buduje. O, teraz są te mosty, które myśmy przeszli. I teraz co? O, tu są pokazane papierki. Tu znowu jakiś most będzie musiał się dobudować. I tu chyba będziemy szli już w środku tej budowy. Tej budowli. Zobaczcie, jak ładnie. I znowu nam się przejście zrobiło. Także, co ja mogę powiedzieć? W tym momencie powoli będziemy kończyć. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę, może jakiś komentarz. No i będziemy kontynuować, na pewno będziemy kontynuować dalszą część rozgrywki. Bardzo mi się gra podoba. No i co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa.